Od rana dzwonią do nas zbulwersowani pasażerowie jarocińskich linii autobusowych i informują o śliskich przystankach i dworcu Jodela w Jarocinie. Redakcja portalu jarocińska.pl, Bartek Nawrocki, dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana. Ja mam taką sprawę. Jestem pasażerką linii autobusowych jarocińskich i tutaj wysiadam ciągle na Moniuszki na tym dworcu. I tam całą zimę był dosyć, jak sypało śnieg, nie było odgarnięte, a dzisiaj wysiadając, to dwie panie upadły przy mnie z dzieckiem, bo jest taka ślizgawica. Czy wy możecie się tym zainteresować? Bo ja już obdzwoniłam ich tam wszystkich i tam jest jeszcze liście po prostu z jesieni, wszystko przymarznięte. I wie panu, że dzisiaj rano to było szkło, ślizgawica. W rzeczywistości w wielu miejscach jest bardzo ślisko, a pod roztopioną wodą zalega zdradliwa warstwa lodu. No, tu było może oświeżone, bo śniegu nie ma jako tako, tylko jest ubity. Z prezesem Jodela, Maciejem Zegarem, mimo wielu prób, nie udało nam się porozmawiać. Milczy też telefon w spółce komunikacyjnej. Do której dzwonisz, ma wyłączony telefon bądź jest niedostępna. Dworcem na ulicy Moniuszki zarządza Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych. Prezes obiecał zająć się sprawą. Witam, Robert Cieślak jeszcze raz z tej strony. Tak, powinno być teraz w porządku, takie tutaj dostałem informacje. 10:48 do nas telefon, od razu na pozele, zdawaliśmy. A przecież no, nie zostało to może zrobione, no bo niedziela, także. A w zeszłym tygodniu było tak czy tak odśnieżane też i sprzątane, także. W weekendu, jak to się wszystko tam polodowaciło, że tak powiem.